kolejna trasa egzaminacyjna, tak, kategorii C, WORD, Łódź Smutna. Zasady, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówię inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań, jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco. Egzaminator będzie omawiał błędy na koniec egzaminu, tak? Gotowy, to jedziemy. No, pięknie się zachował, nie? Ale nawet go w ostatnim momencie go zobaczyłem. Była, że się paliła, tak? Tylko patrzę, czy nadal się pali, jak chcę wjechać na S2. Wiesz, co to by znaczyło na egzaminie? Koniec egzaminu. Koniec, dokładnie. Skoro ja interweniuję,
to jest pozamiatane, tak? To jest częsty błąd kierowców, tak? Że dojechali, zatrzymali się na zielonej strzałce, pamiętają, że była, a w trakcie ruszania już nie zwracają uwagi, że ona zgasła, tak? Dobrze, dobrze, no ale to o to nam chodzi, tak? Żeby po prostu wyciągnąć wnioski z tego, żeby tego nie popełnić na egzaminie takiego błędu. I teraz zobacz, nie wolno omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia, tak? Popatrzmy, ten idzie zdecydowanym krokiem, to też go... zawracać. I to będzie to zawracanie właśnie takie ciasne, czyli tu trzeba będzie nie tak jak w osobówce, tylko przejechać za oś jezdni, tak? Ustawić się, wiesz, tu przy prawej stronie pasa, bo tam chyba będzie linia ciągła, czyli jej nie najeżdżamy. Ale da się zawrócić, tak? Zobacz, jest z wykorzystaniem tamtego, a i za oś jezdni, czyli szeroko. Dalej, 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 dalej. I teraz sobie tak kręcimy śmiało. Ustawiamy tamtym, tak. I jak tak to zrobisz, tak, to będzie... To powinno bez problemu nam tutaj wydać, nie? No i będziemy tak. Jeszcze mogłeś kawałek go wypuścić, tak, no. Ale tu trzeba przejechać za oś jezdni, tak, i to dosyć głęboko, widziałeś, nie? Zmieściliśmy się, ale tak. I teraz patrzymy na znaki, nie odzywam się, ustaliliśmy, co mamy robić, tak. Ciasno, nie? No. Sporna. Zawracanie na spornej. Tam było dużo szerzej. No, dokładnie. No ale będzie, wiesz, u mnie jeszcze filmik, to jeszcze będziesz mógł przed egzaminem sobie to przypomnieć. I będziemy na skrzyżowaniu z sygnalizacją skręcać w prawo. Zatrzymanie to jest pierwszy warunek, drugi warunek ustąpić wszystkim. Tak, zatrzymanie powiedzmy na torach tramwajowych jest dozwolone, ale do momentu, kiedy nie nadjeżdża tramwaj, tak? Pamiętamy, że nie wolno utrudniać ruchu tramwajowi, czyli jak nadjeżdża, trzeba te tory opuścić. Także pamiętaj, że ta zielona strzałka, ona może być nie zawsze w każdej sytuacji dla nas do wykorzystania. Osobówka co innego, tak? Także to też oceniać, tak? To też oceniać.
bardzo niebezpieczne, tak? Czyli przecinamy tory tramwajowe. Z tyłu nie ma tutaj. I ze spokojnej wyjechaliśmy wtedy na skrzyżowaniu z powrotem Polsko-Polskiej. Tutaj w prawo nie jedziemy, ale mamy Polsko-Polskiego. Że się zmieni, tak? Także nie spieszyć się w takiej sytuacji. Nie. Wojska Polskiego w prawo franciszkańskie, tak? I mamy zieloną strzałeczkę, zobaczmy, opuściła przejście. I pamiętamy drugi warunek, ustąpić wszystkim. To przecież na tym prawym pasie możesz się zatrzymać, dopóki jesteś na prawym, tak? No. A ty się chciałeś pospieszyć? No. Normalnie jechaliśmy przy prawej, skoro widzisz, że jadą, to zwalniamy do minimalnej prędkości. Jeżeli manewr wymaga zatrzymania, bo do tego nas warunki zmuszają, to nawet gdy mamy zakaz zatrzymywania, tak, to przy prawej możemy się zgodnie z przepisami, czyli zatrzymanie zgodne z przepisami, to jest równolegle do prawej krawędzi, jak najbliżej tej krawędzi. No bo co innego masz zrobić na tym odcinku, tak? No wjechać w nich, wjechać w tego stojącego przed ciebie, no nie, no. I to wtedy jest tak zwane zatrzymanie wynikające z warunków ruchu, tak?
nie celowe twoje zatrzymanie, tak? Tylko warunki ruchu cię do tego zmusiły. Wyciągnąć wnioski. Pas zajęty dobry, no bo skoro zawracamy, to mamy dwa do skrętu w lewo, ale zawracanie ze skrajnie lewego. Dokładnie. No to jest zawracanie tutaj przy rynku bałuckim, tak? Bałucki rynek. Tak. I szukamy teraz pasa tam. Bardzo proste. Zobacz, mamy pas do skrętu w lewo. Także nic skomplikowanego, no ale ta zmiana pasa ruchu, tak? Nie należy do łatwych. Także wiesz następnym razem, jak to. Tak, wyjechaliśmy. Pierwszy skręt w lewo jest na Zgierską i z powrotem drugi skręt w lewo będzie na ulicę Bałucki Rynek. Dopóki nie wydam kolejnego polecenia, jedziemy drogą z pierwszej strony. Thank you.
słyszałeś jakiś tam. Nie za późno rozpoczął skręt, to się możesz nie zmieścić. Do samej drogi poprzecznej na prostych kołach, to później zobacz, jest ciężko. I w lewo będziemy skręcać na skrzyżowaniu. Zwalniać to, co mówi przepis, szczególna ostrożność i zmniejszenie prędkości. Wtedy sytuacja się sama rozwiąże, a tak to ci wlezą i wiesz, i ci pozamiatają egzamin. To jest kolejny element doświadczonego kierowcy, na którym oblewa egzamin, bo doświadczeni kierowcy nie potrafią ustępować pieszym. Często nie ustępują, tak? Przez to, że nie ustępują, nie potrafią, zapominają o tych przepisach. Nie gonić.
pas będzie się kończył, to od razu wjeżdżasz na ten, którym będziesz kontynuował jazdę dalej. Tak to dokładasz sobie niepotrzebnie, wiesz, manewr, przy którym musisz się, wiesz, upewnić, mieć miejsce, czas, ustąpić, także od razu w takiej sytuacji skręcając. Z Wojska Polskiego skręciliśmy w prawo w Palki, jedziemy w Palki. No, mamy akurat 34 minuty, jak to zawrócimy tego, to akurat nam tego 40. Będziemy zawracać na razie Solidarność, dokładnie, czyli od razu lewy, jak tylko możliwe, to uciekamy na lewy. Pozycję zajęliśmy na skrajnie lewym, tak? Czyli pozycja jest ok. Ale skoro jest pas do jazdy na wprost, no to nie włączamy kierunkowskazu na razie lewego. Skoro po pierwszym skręcie w lewo mamy do wyboru dwa pasy, to już możemy wjechać na... Dowolny, tak. A skoro teraz jesteśmy na prawym, to z prawego na prawy. Zobacz. Pryszcz, nie? No, tylko się nie spieszyć tam przy tym bierze. Thank you.
bardzo ładnie. Na tym samym pasie ruchu zatrzymanie bez kierunkowskazu, włączenie do ruchu, bez zmiany pasa ruchu, czyli również bez kierunkowskazu, do końca drogi i w prawo. Wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.